Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na pewno wszyscy widzieli w grze, że są takie bloczki. Taki skośny trójkącik, taka rampa, czy jakiś podest, czy co to jest, i takie coś. Taki narożnik. Nie wiem, czy ktoś to używa, czy wiecie, co z tego można zrobić. Ale ja wam pokażę, do czego to można fajnie wykorzystać. Normalnie ułożone bloczki w grze wyglądają coś takiego, nie? Mamy. Mówię o bloczkach właśnie z tym, z trawą. Mamy u góry trawę, na dole mamy tą ziemię i to tak mniej więcej wygląda. Mamy zielono-brązowy. A jeśli użyjemy tych bloczków, możemy zrobić coś takiego. Możemy uzyskać taki efekt. Jak widzicie, całość jest zielona. Nie ma nigdzie ziemi. Ja sobie zrobiłem akurat wyspę. Taką lewitującą wyspę tego. Tam zejdziemy i pokażę wam, jak to wygląda. Wyszło całkiem fajnie. Mamy calutką dookoła zrobioną. Jest wszystko, jest zielone. Gdzie mamy kompletną zieleń. A tu dla porównania mamy normalnie by to tak wyglądało. Wiecie, od razu się rzuca w oczy to, a to. Tutaj przejdziemy sobie. Jak widać, bloczki są. Tu są te narożniki dane. Tu są w środku te dane. No i tu na prostej mamy dane te. Oczywiście można je różnie obracać, z różnej strony dawać. I mamy całą wyspę dookoła. Ładnie zrobioną. Nie wiem, czy korzystacie z takiego czegoś. Jeszcze na dodatek te bloczki przepuszczają światło. Jeśli mamy właśnie coś takiego, że mamy gdzieś jakiś ciemny narożnik czy coś, to wystarczy zrobić tak, tak, wkopać się, dać sobie tu światełko i przykryć ziemią. I zgasimy latarkę, widać, że wszystko się nam fajnie oświetla. Jakby była noc, a w sumie zaraz wam pokażę, to ta wyspa calutka świeci. Tu mamy jakieś łóżeczko. Zrzemniemy się do nocy. I zaraz wam pokażę z dalsza, jak to fajnie wygląda. Widzicie? Calutka wyspa. Może nie aż na tym dolnym poziomie, tylko z tej górnej. Calutka świeci. No z tamtej strony, tu już chyba będzie mniej. I tutaj będzie już taki inny kolor pod tym. O, i tu jest tak samo, tylko tu są inne światła zamontowane. No jeszcze sobie możemy włączyć te światła u góry. To się nam to ładnie zaświeci. O. I to jest nasza wyspa. Myślę, że się wam że wam się przyda taki poradnik, jak to użyć, jak to robić.
Mogę wam jeszcze pokazać, jak to ustawiać mniej więcej. Jeśli mamy... takie coś. Musimy sobie to obracać. Dodajemy do rogów. Tak, i jedziemy z całym do góry. Najlepiej, jeżeli dajemy tutaj ten narożnik, a na dole mamy taką ziemię. Tak, jak wam pokażę. Tutaj ściągniemy to i tutaj jak będzie... Nie mam już. Dobra, choćby będzie to. I to. To jak staniecie tutaj, to widać taką brązową, brązowy paseczek. Widzicie? Tutaj nad tym widać taki brązowy paseczek. I dlatego tutaj jak dajecie, dobrze żeby był zielony. I wtedy teraz tego paseczka nie ma, jest zielony pasek. No i wystarczy tak układać, wykręcać sobie to. Te niekiedy trzeba obrócić aż tak, żeby wygiąć po prostu ten skos w drugą stronę, to ich można tak obracać. Czy tak? Różnie. No to już będziecie sami wiedzieć, jak chcecie ich zamontować. Jeśli wam pomogłem, dajcie łapkę w górę. Dawajcie subskrypcję, bo to motywuje do dawania następnych filmików. No to do zobaczenia. Cześć wam.